Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Na początek przerażający film. Ja byłam zdruzgotana, jak to zobaczyłam. Prawdziwy kamikadze rowerowy przed państwem. Albo inaczej pirat drogowy. Czerwone światło, jak państwo widzicie. I co? I rowerzysta szybko, myślę, że nawet nie rozglądnął, czy nie ma pieszych, kątem oka rzucił, że chyba się zmieści z pojazdami, wjeżdża na ulicę, można nazwać szybkiego ruchu, ulicę Nowochódzką, no i tą ulicą pędzi do przodu. Za chwilkę doganiam go, wyprzedzam, odradzamy jazdę Nowochódzką czy tego typu ulicami o dwóch pasach ruchu, gdzie prędkość jest podniesiona do 70 na godzinę. Naprawdę, szczerze odradzamy. No tutaj akurat ma prawo i nic się jeszcze złego nie dzieje, dopóki nie łapią nas kolejne światła, zatrzymują się pojazdy, jest autobus, jak państwo widzicie. I co? I nagle ta mrożąca krew w żyłach sytuacja, mianowicie rowerzysta zdecydował się nie czekać na swoją kolej, tylko pomiędzy mną a autobusem, z zamiarem skrętu w prawo, ze środka jezdni, mimo zielonego światła, wjeżdża przed autobus i wykonuje skręt. Popatrzcie państwo, jak autobus hamuje. Dobrze zdążył, dobrze zauważył. Tak sobie wyobrażam, jakby jeszcze ktoś to naśladował, jakby ktoś jechał za nim, to ten drugi rowerzysta już zginąłby na pewno. Kamikadze. Co trzeba mieć w głowie, żeby w ten sposób jeździć? No właśnie, niektórzy rowerzyści tak jakby wydawało się, byli w zbrojach jakichś, w jakichś może ochronnych kabinach, które powodowały, że oni jakoś tak się katapultują, jak dojdzie do zderzenia samochodu. Im się nic nie stanie. No a co to, proszę państwa? To cała falanga rowerzystów. Czemu pan jeździ pod prąd? Dlaczego panowie jeździcie pod prąd? No bo na wolno pod prąd jeździć? Oczywiście. Panowie, nie róbcie sobie żartów, bo to będzie was drogo kosztowało. Oni nawet zaskakują mnie tym, że nie rozglądają się dobrze. Popatrzcie państwo, jak ja się rozglądam w pewnych momentach na prostym skrzyżowaniu. W lewo, w prawo. Patrzę również pod prąd na Lea, bo tam rowerzysta często jedzie właśnie pod prąd. No właśnie, przecież masz nową kamerę przyczepioną do kasku rowerowego. Tak więc rowerzyści, uważajcie, bo wszystkie wasze wyczyny mogą być udokumentowane. Dokładnie. Znakomita obserwacja z tej kamery. No jako rowerzysta też lepiej widzę, co rowerzyści robią. A oni jakby mieli, powiedzmy, takie klapki końskie, jak to konie. Dawniej nie widzimy już tych koni, niewiele jest, no gdzieś tam przy dorożkach, żeby ich nie dekoncentrowało, tak to konie miały właśnie, żeby się nie denerwowały, żeby nie zrobiły jakiegoś gwałtownego ruchu ze strachu. To ci rowerzyści tak właśnie jadą, jeszcze te słuchawki koncertowe i tu klapki na oczach i jadą. Tylko tam może okiem, kątem oka rzucą, nie mając oglądu sytuacji. No ryzykują, naprawdę ryzykują życie. Rowerzyści, opamiętajcie się. Ale kierowcy też nie są bez winy wobec rowerzystów. Tu sytuacja klasyczna, potwornie niebezpieczna, no bo jeżeli rowerzysta nie zdąży zahamować, no to koniec. No był taki bardzo ciężki wypadek związany właśnie z otwieraniem drzwi i przejazdem rowerzysty. Kierowcy. Zabrania się wysiadania z pojazdu, otwierania drzwi bądź pozostawiania otwartych drzwi bez upewnienia się, czy nie utrudnimy ruchu. Jest taki przepis wyraźny w ustawie. Czyli otwierając drzwi patrzymy do lusterka. Jeżeli pasażer otwiera drzwi, nie ma lusterka, czasem coś widzi w naszym, ale może też nie widzieć, kierowca musi dbać o to, żeby pasażer otworzył drzwi w odpowiednim momencie. I właśnie głównie tutaj chodzi o rowerzystów, których jest mnóstwo, proszę państwa. I pojawiają się z różnych stron, jak już udowodniliśmy w tym programie. Popatrzcie państwo, ulica Długa. Samochód troszkę niechlujnie zaparkowany i to uratowało sytuację. Te drzwi otworzyły się trochę mniej szeroko niż otworzyłyby się, gdyby był dokładnie równolegle do krawężnika zaparkowany. Ale rowerzysta odbił. Czyli drzwi się otwierały na szczęście pod większym trochę kątem, rowerzysta odbił, obyło się bez wypadku. A teraz przejazd przez aleję od strony ulicy Łobzowskiej, gdzie każdy jeździ tak jak chce, pomimo że jest bardzo wygodna śluza rowerowa. Specjalnie dla rowerzystów stworzona infrastruktura drogowa. Natomiast największym popytem cieszą się przejścia dla pieszych. I w ogóle ci rowerzyści rozjeżdżają się w jakieś dziwne strony. Z alei generalnie nie powinni korzystać ani z jezdni, ani z chodnika, no chyba że kawałek. Bo przecież chodnikiem jedzie się tam źle.
powinniśmy, jeżeli już, to właśnie chodnikiem, ale na krótkim odcinku, no bo przecież musimy przepuszczać tych wszystkich pieszych, których tam jest dużo, więc sprawnie nie pojedziemy. Natomiast ci rowerzyści, zobaczcie Państwo, jeden tu, drugi tam, gdzie oni jadą, w którą stronę jadą, po co tak, zupełnie tego nie rozumiem. Obawiam się, że w ogóle niczego nie wiedzą, że nie szukają tych swoich dróg bezpiecznych dla nich z punktu A do punktu B, nie przemyślą sobie tej trasy, która będzie dla nich dobra, wygodna, bezpieczna, nie korzystają z infrastruktury, natomiast chcą najkrótszą drogą dojechać byle jak, że tak powiem, po łebkach do celu. To się bardzo źle dla nich może skończyć i to powoduje kompletną anarchię w ruchu drogowym. A pan pisze SMS-a w czasie jazdy na rowerze. No i co, uczestniczy w ruchu drogowym teraz, czy nie uczestniczy, bo to trudno się zorientować. No jest na jezdni, powinien bardziej aktywnie w tym ruchu uczestniczyć. Przecież uczestnicy ruchu muszą się dogadywać. Tym sposobem dogadania jest kodeks drogowy, który reguluje w swoich zapisach szczegółowe prawa i obowiązki wszystkich uczestników ruchu, pieszych, rowerzystów, kierowców. I należy się do tego stosować w imię tego, żeby było bezpiecznie i płynnie. W imię tego, żebyśmy mogli normalnie docierać do celu w przewidywalnym czasie, płynnie, bezpiecznie, obojętnie, czy korzystamy z formy pieszej, czy jedziemy na rowerze, czy jedziemy samochodem, autobusem, czy innym pojazdem. Wreszcie rowerzyści muszą to zrozumieć. Największe hobby rowerzystów, czyli jazda chodnikiem i ulica Urzędnicza, która przecież nie jest ulicą zatłoczoną, spokojnie można jeździć tam jezdnią. W jedną stronę, a w drugą stronę kontrapasem, specjalnie zrobionym kosztem zawężenia tej ulicy. Trzeba bardzo dokładnie parkować. Wszystko to dla rowerzystów. Kierowcy muszą być bardzo precyzyjni, a rowerzysta chodnikiem i dalej przejściem. I tak generalnie jeżdżąc tą ulicą praktycznie codziennie na rowerze, spotykam tych rowerzystów, którzy tam się pojawiają, znikają, gdzieś tam jadą. Nie koło mnie. Oni jadą właśnie chodnikiem, oni jadą przejściem, oni jadą często pod prąd, na przykład ulicą Lea, gdzie kontrapasu nie ma. Cóż, no tak jeździmy. A tutaj popatrzmy, ulica Śląska, podobna. Niewielki ruch, kontrapas, reszta w ruchu ogólnym. To po co przejściem dla pieszych? To po co po chodniku? Co ta pani robi? Notabene, słuchawki koncertowe na uszach, czyli odłączona od świata. Wyłączona spod ruchu drogowego. Dziwi mnie też to, że jeżdżą tym chodnikiem, zwłaszcza, że on w wielu miejscach jest stary, wystają płytki. Tam się jeździ strasznie niewygodnie, chodzi się niewygodnie, a co dopiero jechać rowerem. Rowerzyści chyba tak nie patrzą. Dla nich jest wszystko wygodne, co jest krótko, szybko. Niektórzy nawet zbyt szybko nie jadą, ale w każdym razie, żeby przypadkiem nie nadrobić 50 metrów, najkrótszą drogą po skosie, no tak, żeby po prostu sobie wygodzić, a inni się martwią. Jest w Krakowie takie miejsce, które nie jest do końca wygodne dla rowerzystów. To jest skrzyżowanie ulic Czarnowiejskiej i Urzędniczej. Czy ono tak do końca nie jest wygodne, to bym polemizował, ale no nie ma zrobionego dobrego przejazdu, takiego najwygodniejszego, jaki mógłby być, na światłach dla rowerzystów przez miasteczko AGH i z miasteczka AGH w Urzędniczą czy w Chopina, bo można tak czy tak. I czekamy, włączając się do ruchu, na możliwość przejazdu. Pamiętajmy, że włączamy się do ruchu, czyli musimy również przepuścić tych skręcających w lewo z Urzędniczej w kierunku alei. Ale oni przejadą i my jedziemy normalnie Urzędniczą na kontrapas. A nie tak jak ten rowerzysta, popatrzmy, po przejściu, teraz po chodniku. I gdzieś tutaj nagle na ten kontrapas wskakuje, tak by się opamiętał, że chodnikiem nie ma sensu. Być może widząc mnie, ja właśnie tutaj za nim jadę. I kolejny pan w garniturze po chodniku. Ja obawiam się, że ci rowerzyści chcą jakby zdominować decydentów, legislatorów i powiedzieć, my chcemy tak jeździć, w związku z tym dostosujcie się do nas. I dalej pojedzie po chodniku. Nie, pojedzie po jezdni pod prąd. No, będzie gwiazdą. Ładnie był ubrany.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.